Szanowni Państwo, rok 2023 został ogłoszony rokiem Mikołaja Kopernika, dlatego bardzo serdecznie witamy na konferencji prasowej poświęconej wojewódzkim obchodom tego roku. Bardzo proszę przewodniczącego Komitetu Honorowego, księdza arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, jeszcze dużo wcześniej niż z uprzedzeniem jednego roku zaczęliśmy rozmawiać na ten temat w kontakcie z różnymi podmiotami, o których mieliśmy świadomość, że będą się przygotowywać, każdy w swoim zakresie, do przeżycia tej wielkiej rocznicy. Wszystkim nam zależało bardzo na tym, aby podkreślić obecność Mikołaja Kopernika tutaj właśnie na Warmii, związanego z tą ziemią w sposób absolutnie szczególny. I mieliśmy świadomość, że ponieważ będą w to przygotowanie zaangażowane różne podmioty, że będzie to wymagało pewnej koordynacji. Nasz komitet powstał w zasadzie głównie z taką myślą koordynacyjną, żebyśmy potrafili to wszystko jakoś połączyć i chociażby zachować pewną dynamikę czy pewną kolejność zdarzeń, tak żeby sobie bardziej nawzajem pomóc niż przeszkadzać. Myślę, że to, co pewno o czym usłyszymy dzisiaj, czyli sama inauguracja, będzie tego dobrym przykładem, kiedy poszczególne podmioty przygotowują różne zdarzenia, a one po sobie następują. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Artura Chojeckiego, wojewodę warmińsko-mazurskiego. Szanowni Państwo, 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, 480. rocznica jego śmierci. To dwie daty i dwie rocznice, które w tym roku, jestem przekonany, będą bardzo żywo obchodzone w naszym województwie, ale także w całej Polsce, a może w sposób szczególny jeszcze w sąsiednim województwie, i zdominują wiele obszarów naszego życia. Proszę o zabranie głosu pana Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Dzień dobry Państwu. Jak widać, na dzisiejszej konferencji współpracujemy razem, wszystkie tutaj przedstawicielstwa, poczynając od księdza ekscelencji, poprzez pana wojewodę, pana prezydenta i oczywiście magnificencję rektora, stanowimy o wymiarze też bardzo szerokim wielu samorządów, które są włączone do współorganizacji obchodów roku Mikołaja Kopernika w całej Polsce, ale szczególnie tutaj w regionie warmińsko-mazurskim. Również wszystkie jednostki kultury w ujęciu samorządu województwa, ale nie tylko samorządów lokalnych, są bardzo mocno zaangażowane w obchody Mikołaja Kopernika. My ze swojej strony naliczyliśmy ponad 100 różnych bardzo ważnych, mniejszych i większych eventów, ale też i bardzo znaczących przedsięwzięć konferencji, które będą miały miejsce w regionie warmińsko-mazurskim. Proszę o zabranie głosu pana Piotra Grzymowicza, prezydenta miasta Olsztyna. Tak jak mówił pan marszałek, tych wydarzeń zarówno samorząd województwa, ale i również nasz samorząd miasta Olsztyna przygotowuje bardzo wiele. Bo przecież w miesiącu maju zapraszamy gości z całej Europy, gości, którzy reprezentują nasze miasta partnerskie i nie tylko, bo również będą ze Stanów Zjednoczonych, gdzie chcemy wspólnie uczcić ten rok Mikołaja Kopernika, gdzie chcemy pokazać ślady tutaj w Olsztynie, jak i w całym regionie, które związane są właśnie z Mikołajem Kopernikiem, jego pobytem 40-letnim na Warmii. Proszę o zabranie głosu pana Jerzego Przyborowskiego, rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry Państwu. Zacznę może od przypomnienia, że rok 2023 zgodnie z uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony rokiem Mikołaja Kopernika.
na zaproszenie marszałka Senatu. Miałem ten niewątpliwy zaszczyt uczestniczenia w tej części obrad, kiedy była odczytana treść uchwały, kiedy odbyło się głosowanie, które zresztą było jednomyślne. I jednocześnie mieliśmy zaszczyt odebrać tę uchwałę przez z rąk pana marszałka. Mówię tutaj, mieliśmy o rektorach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Jagiellońskiego i mojej skromnej osoby. Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć, co ze strony Uniwersytetu wkładamy w obchody jubileuszu 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. W tym momencie poproszę o podsumowanie i przedstawienie ramowego programu Jednolicie księdza Tomasza Garwolińskiego, przewodniczącego Komitetu Koordynującego i dyrektora Biblioteki Hozjanum w Olsztynie. Witam Państwa. Chciałbym przedstawić to, co będzie się odbywało w najbliższą sobotę, a więc program wojewódzkiej inauguracji obchodów roku Mikołaja Kopernika, a mianowicie o godzinie 10 rozpocznie się msza święta w konkatedrze świętego Jakuba, inaugurująca rok Mikołaja Kopernika, oczywiście pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego. Zaraz po mszy świętej, kilka kroków dalej, otwarcie wystawy o 11.30 poświęconej Mikołajowi Kopernikowi i to się będzie odbywało w Muzeum Archidiecezji Warmińskiej przy ulicy Świętej Barbary 2. Tam nie ma zbyt dużo miejsca, ale warto o tym wspomnieć i o tym wspominać, bo ta wystawa będzie funkcjonowała praktycznie do końca roku. Będzie tam możliwość zwiedzania jej. O godzinie 12.15 na scenie staromiejskiej odbędzie się oficjalna inauguracja roku Mikołaja Kopernika z oficjalnymi przemówieniami. I o godzinie 13.00 tutaj na zamku okolicznościowa sesja Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Natomiast w międzyczasie na Starym Mieście będą odbywały się różnego rodzaju pokazy, inscenizacje. No, o tym jest więcej na plakacie. I o godzinie 14.30 na zakończenie inscenizacja obrony zamku kierowana przez Mikołaja Kopernika. I to się będzie odbywało tutaj przy zamku, w obszarze zamku, właściwie na zewnątrz. I to będzie zamknięcie tych obchodów wojewódzkiej inauguracji. Bardzo bym prosił wszystkie media o to, aby życzliwie potraktować zaproszenie zarówno mediów, jak też, żeby na swoich łamach zamieścić, jeśli to możliwe, plakat. W sprawie plakatu można się zwracać do Biura Promocji Urzędu Miasta, do pana dyrektora Krzysztofa Otolińskiego i jego pracowników. Natomiast też o to, aby umieszczać informacje w tym tygodniu zapraszające społeczność i Olsztyna, i Warmii i Mazur na te obchody. Dziękuję bardzo.